tym nie poruszam, bo są tysiące ważnych spraw. Ja wiem, żeby to wyjaśnić, to trzeba wygrać wybory, trzeba tych ludzi odsunąć od władzy, bo po czymś takim trzeba przede wszystkim wyjaśnić ich rolę w tej katastrofie. No ona jest przedziwna. To był zamach zaplanowany. I tutaj tyle tej sprawy. Jeżeli Polska się nie zmieni, jeżeli tego rządu nie odkniemy, to nie mówmy o wyjaśnianiu tej katastrofy, bo tak naprawdę to oni blokowali i w Polsce, i poza jej granicami. To są zupełnie już, no, zespół Macierewicza powołuje ekspertów, których tak naprawdę mogłaby powołać prokuratura, gdyby funkcjonowała w interesie wyjaśnienia. Mamy XXI wiek. Wyjaśnienie takiej katastrofy nie jest to szczególnie trudna sprawa. Natomiast tutaj było od początku dezinformacja i zacieranie śladów. Tak naprawdę no to te pierwsze 48 godzin po katastrofie i dobre zabezpieczenie wszystkiego decyduje o wyjaśnieniu. A co tutaj się działo? No pani Kopacz kłamała, to wszyscy wiemy, z żadnymi ekspertami nie pojechała. Najwięcej ekspertów tam pojechało od PR-u i od propagandy. I no, to jest straszne, ale my co zobaczyliśmy na własne oczy, przekonaliśmy się. Natomiast ja powiedziałam wtedy tak, wiele osób to powiedziało. Oni zginęli, byli niewygodni. Tylko jeżeli teraz się tego nie wyjaśni i winnych nie pociągnie do odpowiedzialności, może następny raz ktoś też wpadnie na pomysł, żeby w taki sposób się pozbyć ludzi niewygodnych. I naprawdę na tym kłamstwie, na fałszu, na obłudzie nie da budować się jakiejś sprawiedliwej, normalnej Polski, bo tutaj mówiono w tej sprawie bajki, zupełne bajki, które jak człowiek pomyśli, to w ogóle nieprawdopodobne. Zresztą eksperci już powiedzieli, że i był taki wypadek kolejny tu kolega w Moskwie, który lądował 200 metrów lasu w ściągu, to działało jako amortyzacja, a tutaj mówili się, że na jednej wrzutce stracił skrzydło, jeszcze się odwrócił i leciał. To w ogóle no można opowiadać ludziom zapracowanym, nie znającym się takie bajki. No teraz chociażby ekshumacja pana Matermana pokazuje, że może się tam 7-10% z tego, co napisali Rosjanie w dokumentacji, zgadza. Czyli co? No, zwykły zbieg okoliczności i przypadek. Tak naprawdę w tych papierach się nic nie zgadza. Tam jest taki bałagan. Nie chodziło tutaj o wyjaśnienie, tylko o zatarcie śladu. I wmówienie całemu światu i społeczeństwu polskiemu określonej bajeczki. I tyle. Ja się obawiam, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ci ludzie po prostu mieli zginąć. Ktoś kiedyś, jak byłam w Radio Maryja, zadzwonił, mówił, wy mówicie, że ta wizyta była nieprzygotowana. Ona była perfekcyjnie przygotowana, tylko tak po prostu miała się skończyć. I to myślę, że jest to możliwe.